Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 6 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszych czasach, kochani, bardzo dużo podróżujemy. Zresztą w każdych czasach pewnie dużo podróżowaliśmy. Natomiast dzisiaj czas podróży się skraca. To znaczy są jak najlepsze udogodnienia, jeśli chodzi o podróżowanie. Na wielkie odległości podróżujemy na przykład samolotami, na przykład rakietami, statkami kosmicznymi, ale również najbardziej chyba ulubiona ostatnio to hulajnoga elektryczna. Bardzo wielu dzieciaków i również dorosłych polubiło ten środek transportu, jak również samochodem wiele podróżujemy. Pewnie nie trudno domyśleć się, że mowa dzisiaj będzie o trzech królach, którzy również pokonywali pewną drogę. Zmierzali za gwiazdą, która ukazała im się, gwiazda, która ich bardzo zaciekawiła, ale nie tylko chcieli zaspokoić swoją ciekawość, chcieli oddać pokłon bardzo ważnemu człowiekowi, który miał przyjść na świat. Tak to po prostu odczytali. I również, kochani, w naszym życiu również jest tak, że drogi nie zawsze są proste, nie zawsze są gładkie, często zdarza się, że są wyboiste, ale są to drogi, które, jeśli mamy jasno określony cel, prowadzą nas właśnie do tego celu. Pozwólcie, kochani, że podzielę się z Wami takim świadectwem. Kiedy miałem kilkanaście lat, to poszukiwałem mojej gwiazdy, to znaczy tej osoby czy tego światła, które byłoby taką wskazówką na całe moje dorosłe później życie. I kiedy wyjeżdżałem na rekolekcje oazowe, to tam odkryłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Właśnie przyjąłem Go do swojego serca. I później, kiedy już byłem w seminarium, miałem ponad 20 lat, to wówczas skomponowałem taką piosenkę pod tytułem Gwiazda. W pierwszej zwrotce mowa jest o tym, że Jezus jest gwiazdą, tak jak wiele takich romantycznych gwiazd, które gdzieś tam kogoś zachwycają, przyciągają, w której można się zakochać. A Jezus jest taką gwiazdą, która po prostu jest mega, jeśli chodzi o zakochanie się. W drugiej zwrotce mowa jest o Jezusie jako o gwieździe. Tak jak jest wielu różnych takich gwiazdorów filmowych, sportowych, którzy też świecą w takim znaczeniu, że fascynują, ale za jakiś czas ich popularność ginie. To Jezus jest również taką gwiazdą, ale taką gwiazdą, która nie traci swojej popularności. Wciąż jest aktualny, mimo że minęło tyle lat. W trzeciej zwrotce mowa jest o Jezusie jako o gwieździe, jako symbol władzy. Wiecie, że na pagonach, w wojsku, im więcej ktoś ma tych gwiazdek, tym jest ważniejszy i siła rozkazu jest silniejsza. Również Jezus jest właśnie taką gwiazdą, która ma siłę, ale nie siłę przemocy, tylko siłę miłości. Pozwólcie, kochani, że teraz zaprezentuję Wam właśnie tę piosenkę. Niech to będzie takie świadectwo o tym, że Jezus jest gwiazdą, która nigdy nie gaśnie. Gwiazdą, która wskazuje właściwą drogę i warto za nią podążać. Zarówno tą drogą trudną, wyboistą, jak i tą drogą gładką. I pod wiatr, i zakrętasami, ale zawsze do celu. Wiele gwiazd kortowych, wielu
zgasły. Moja gwiazda zawsze będzie lśnić najjaśniej, najjaśniej. Na zakończenie, kochani, jest takiej trochę dziurawej drogi, ale prawdziwej, bo takie jest życie. Nie zawsze jest słodko, nie zawsze jest jak po maśle, prosto, ale czasem trzeba jednak się potrudzić. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.